No, do taksówki możesz to włożyć ogólnie. Patrzę jeszcze, jak w sumie zrobić. Jak zrobić koktajle Mołotowa, bo w sumie to chciałem zrobić wcześniej. A kawałki materiału potrzebuję. Hej! Tylko może najpierw spać, bo... Tak, tylko poczekaj sekundę, bo chcę coś zobaczyć. Dobra, to ja idę już na górę. Spodnie zimowe. Nie mogę podrzeć tego. Zostaw to. Sprawdź odzież. Ale po co mi to? Głupie jest. Ty masz jakieś ubrania? Nie, oprócz tych, które wszystko, mam tutaj. Wszystko wyjebałem. I teraz nie mam żadnych ubrań. A tam było w zamiakach ich najewane od stosu. No właśnie o to. O, ja tu butelki powyrzucałem. To nie, to się przyda. Buteleczki to zbieramy. Będziemy z nich robić koktajle Mołotowa. Zamknij drzwi. Czekaj, bo może jakieś kawałki szmaty są w apteczce. Dobra, są kawałki materiału. Czy ja teraz mogę zrobić z tego koktajl Mołotowa? To jest ciekawe. Mogę! Dobra, zrobię 8. Ciekawe, czy jakaś umiejętność mi teraz rośnie. Nie mam pojęcia. Dobra, ale zrobiłem 8 koktajli Mołotowa. Ciekawe, jak to wyjdzie dalej. Dobra, Którinka, idę już do ciebie. Położymy się spać. Już mam wyczerpany i zasypię na stojąco. Dobra. O, już spać, czekam. No już idę, już wchodzę do pokoju. Dobra, do której tak? Myślę, że do 12 to minimum. Dobra, do 11. Strzały! O, już wkroczyli na te tereny. Mam burszy. Już, to już ten moment. Mam patelnię w ręku. A, podałeś mi jedzenie, tak. Ma pusto patelnię. Spałem z patelnią. Przytulał ją pod to. Przytulałem, tak. Wiesz, bardzo, bardzo mnie zaintrygowało to wszystko. Dobra. Nie to. To na migo. Możesz napić. A ja całą. Kurde, ja całą benzynę wykorzystałem stąd. Aktor jak zwykle puszki puste po szafkach rozkrada. Rozkrada. Kładzie. Nic nowego. Dobra. Teoretycznie tu już mam wszystko. Kanister na benzynę też jeszcze sobie tam zostawimy. Śrubokręt, siekiera. I torba. I zaraz możemy lecieć na kolejną wyprawę. Dobra, sprawdzę tam techniczne taksówki. Czy jest coś do wymiany? Szyba tylnia lewa może? Co on ma takie przeciążenie non stop, to ja nie wiem. Hotel tylny prawy, nie, to do schowka włożymy. Zbierasz do konserw. Oho, chyba tyle, nie? Na 100%. Wyciągamy, o ile się nie stłucza, się stłucze. Oczywiste.
Wyjęłem, dobra. Udało ci się. Udało się. Jak się okaże, że to zła szyba, to... To co? No to będzie problematycznie. Czy to jest szyba przednia? To jest szyba tylnia. Rozpierdolisz Ale... obie, jestem pewny. Dobra, jakby tu wyjmuję i tak zepsutą, to już... Dobra, zamontuję tutaj tą lepszą. Szyba przednia jeszcze. To co, to może z czerwonego wymontujemy? No dawaj. Bo widzę tutaj w czerwonym dobry stan. Może nie najlepszy, ale dobry. Maska też tutaj w tym czerwonym w dobrym stanie. Mów, kiedy będziesz gotowy. Bo już jestem ready, jeżeli chodzi o wyprawę. Dobra. Jakby co już trochę porozbijałem tej szyby. No też mnie nie dziwi akurat. Dobra, jest, udało się. Niemożliwe. Gotów? Tak, A, i bo ty przekładasz jeszcze. wymienię tylko tą szybę na 70. A życie cieknie. Coś zepsułeś chyba. Co zepsułem, co? No właśnie nie wiem, bo zaczęło mi migać wszystko. Nie, nic nie zepsułem. Tak, gdzie są kluczyki od samochodu? Czekaj, zobaczę, czy ja nie mam. No dobra, to znaczy, że jedziesz, okej. Okay. Prowadzisz. Czekaj, popatrz, w taksówce są. Nie, ja już jestem na fotelu pasażera, więc spoko. Dobra, jedziesz torami, jak zwykle. Ta wyprawa będzie epicka. No, epicka. Jakie złomowisko, kurwa, po prawej stronie. Szkoda tylko, że waifu nie ma. Moda. No właśnie, troszeczkę, kochani, z tymi modami zmieniliśmy. Zmieniłem te nazwy kontenerów i tak dalej, bo to i tak nie było używane przez nas. Dodatkowo... graliśmy modę o nazwie Common Sense, czyli tak zwany chłopski rozum. Czyli teraz... Właśnie, ty, słuchaj, cofnij się jeszcze do bazy. Weźmy łom. Teraz za pomocą łomu będziemy mogli zazwyczaj otwierać większość drzwi. To myślę, że będzie spoko, co prawda wydaje to dosyć spory dźwięk, ale nie będziemy musieli nic niszczyć tak jakby na siłę. Więc myślę, że to będzie spoko, tak samo z kij, od szczotki i tak dalej możemy robić włócznie. No, takie dosyć... Może nie ułatwienie, a bardziej urzeczywistnienie naszego trybu. Więc to się akurat zmieniło tutaj. Nie mogę niestety pokazać. Weź połom. Pójdziesz, czy ja mam iść? Łom, dobra, już idę. To od razu jeszcze się napiję. Więc tak to właśnie wygląda. Dzisiaj się jeszcze chyba phishingiem zajmiemy. Musimy w końcu zrobić sobie te umiejętności. Czy to w ogóle jest jakaś umiejętność phishingu? Łowie nie. Ja się... No to ja nie się... Jestem zajmę. Czekaj, w sumie zobacz, czy mogę coś podkładać, bo mam tu nawalone. Strzelbę w sumie mogę wyjąć.
naboje. Ci powiem, że z recepturami to akurat źle nie stoję. Brakuje mi jeszcze czasopisma Amerykański Wędkarz numer 2, Dobra Kuchnia numer 1, bo dwójkę już mam. Elektronika numer 1, kurwa, senność mi wpadła, naprawdę. Zażywaj te tabletki. Nie będziesz spał, chłopie. Jedziesz? Dobra, tylko Łom czekaj, wziąłeś, tak? Łom właśnie sobie do plecaka przełożyłem, żeby ciężar zmniejszyć. Jadę. Jak będziesz na torach, to cię poprowadzę troszeczkę inną drogą. Pojedziemy tam, gdzie nas jeszcze w ogóle nie było. Więc tak, jak wygląda dzisiejszy plan? Pojedziemy torami, tak jak zazwyczaj jedziemy do miasta, czyli w lewo bodajże, na torowisku. Musisz skręcić i na przejeździe kolejowym, zamiast jechać prosto, zjedziemy na ulicę, pojedziemy na południe. Plan jest dobry? Dobry, dobry. Nie wiem dokładnie, co tam będziemy szukać, ale dobra. Sam nie wiem, co będziemy szukać. Szczęścia, jak zwykle. Jak zwykle, aktorinka szczęścia. Czyli czegoś, czego znaleźć nie możemy. To zależy. No teoretycznie bazą mamy spoko. Nic nas nie atakuje. Mamy dobry dojazd do miasta. Tego chcieć więcej. Myślę, że musimy się troszeczkę zainteresować samochodem typu jakiś van, pick-up. Na to. Dobry pomysł. O, pick-up w sumie lepszy jest w trudnych terenach. O, i tu w prawo skręć, dobrze mówię, czekaj. Tuj. Dobra, możesz w prawo skręcać. Tutaj, tak? Mhm. No to co, to w las? Nie no, nie w las, jest droga przecież. W sensie wiem, tylko mówię, jak to pewien incydent. Jeszcze raz to... się zdarzyło, raz. Dosłownie raz, a ty już mi to wypominasz. Nie wypominam, ale był pewien incydent z lasem. No był, no. Gdzie van skończył pomiędzy drzewami. To był van wtedy? Chyba van ten. Nie, pick-up. No. A może Iwan? Taki czarny, pamiętam. No. Jako bez napisu darmowe cukierki. Nie, to był taki biały zniszczony. Kręcaj w lewo na tej drodze. Jedziemy na maksa w dół. Szukamy szczęścia. Nie odkrywamy mapy przy okazji. No ja może nie będę tak zasuwał, jak tej drogi nie znam. No. Bo jak przyspieszy i nagle tutaj, o, fajny samochodzik. Na środku drogi. A tu nie masz jak wyminąć. Drzewo albo samochód. Sorry. Dobrze wiedzieć. To nawet wiem, które. To jest ta kontynuacja, jakbyś nie skręcał w prawo, tylko wiesz, w lewo. W prawo. Idziemy w dół. Aktor, to jest lewo. No, już godzinę... Tak jakbyś, wiesz, siedział w samochodzie, ci mówię. No chyba, że chcesz, żebym ci mówił tak, jak patrzysz na ekran. To ci będę mówił lewo, prawo. Nie, w sensie zrozumiałem po prostu dół, nie? I później już, a, to. O, matka. Teraz idziemy w górę.
Nie tak to miało wyglądać. Nie Nie, nie, tak to więc miało znowu. być. To jest zombiak? Zombiak, jedź dalej. Tak, coś aż na mapie sprawdzę, nie? Gdzie Ja tak jesteśmy? podejrzewam, że to jest nasza droga powrotna do miasta. Też mi się tak wydaje. Też mi się stary tak wydaje. O, Tu? tutaj. No, zajedź, zobacz. Kontenery. Mamy łom, więc teraz możemy sprawdzić, czy to działa. Zatrzymam się tu. Masz łom w ręce, w dłoni. W dłoni nie, ale już wyjmuję z plecaka. Użyję oburącz. I próbuj to otworzyć. Jest? No, nareszcie. Jest zombie, uważaj. Widziałem kolejny, że idzie tutaj. Tak, akurat. Pręty powolnicze. Młotek, motyka. Motykę mamy? Motykę chyba nie mamy. Dobra, to biorę. Ale jak chcesz to chodź, bo tutaj jest łom, to sobie drugi weźmiesz. Dobra, akurat sobie to przylukam. Coś ciekawego tu jest. Siekiera, materiały głównie. Dobra, chyba nie zbierać różnych drutów i tak dalej. W sensie można To to zależy pochować. od ciebie, bo to ty masz zamiar potem się bawić w to. To wezmę i pakuję gdzieś do samochodu. Może kiedyś się przyda. Dlatego głównie chciałem teraz zająć się samochodem innym, żeby mieć właśnie jak składować to wszystko. Element, zaprawa tynkarska. Zgadujesz worek na śmieci, no właśnie. No, jeszcze tu oblukam z tym trybem. Farba, pędzel. Słyszę zombiaki. O ty kurde, wszo jedna, prawie mnie ugryzł. Jebaniutki, nawet się nie wychylił. Napełnij butelkę z wodą. Wlazłeś do toalet, tak? Nic tu nie ma, nic tu nie ma. W sumie ten tryb sens jest dobry. Tu jebaniutka jeszcze się musiała trafić, no. Dobra, nic tu więcej takiego bardziej pożytecznego nie widzę. To jest już wyjście chyba na dwór. Tak, to jest wyjście na dwór. O, ale tu jest drugi budynek. Tam jest trochę więcej tego. No. Ja tak tu oblukam jeszcze to miejsce trybem zbieractwa. Okej. Ty weźmiesz do mnie drugi łom? Wziąć ci. Weź, bo zapomniałem o nim i chodź do drugiego budynku. Jest pozamykane wszystko.
ten hangar tu obok tego sprawdzałeś? Jeszcze nic nie sprawdzałem. Próbuję się dostać do tego budynku pierwszego. Co tu jest? To chodź z przodu. Czekaj, bo tu gwoździe, kredki, a kredki to ja nie chcę. Otwieram przód. A, ty jesteś już na przodzie tutaj, tak? Powiem ci tak. Budynek niby duży. Dużo się tu pomieści. Pewnie nic tu nie ma w środku. No, skrzynek tak sobie, tak na... O kurde. Jaka lipa. Dobra, chodź, wyrzucę ci ten łom. Już wyrzucam z plecaka. Tu masz. No i teraz łom ma jakieś zastosowanie, takie logiczne przynajmniej. Na górze też nie ma w sumie zbytnio rzeczy. Dwa kartony, jakieś opakowanie nasion i lina. Jak masz jakieś butelki, to pamiętaj, że tutaj sobie napełnić, nie? Wiem, wiem. Worki z piaskiem, no lipa. Tutaj jest lipa. A, wezmę sobie nożyczki. Nożyczki? Mhm. Nie wiem, że to są nożyczki. Ja się chyba tam jestem w tych takich pomniejszych. No wiem, wiem, wiem. Ty jesteś w biurach. Mhm. Szukuję różne rzeczy, ale tu nic nie ma ogólnie. Tylko łazienki. Pręty spawalnicze, aktor, nie chcesz? Nie, chwilowo nie biorę. Czy da się przespać na tym? Da się! Nie wiem, normalnie kawałek przebiegła moja postać już. Senna? Nie tyle senna, co jakby sił brak. No i od 5 minut już senna jest. O Boże. Otworzyłem ten jeden z garaży. No. Same bale. Z drewna? To jest tylko drewno. Ale lipa. Ja wracam już do tego pierwszego tego. Ale tak to jest tylko drewno. No to nie, to w sumie ta baza, czy baza, te hangary bez rewelacji. Ja jestem ciekaw w sumie, co znajdziemy teraz w tych hangarach, które wtedy mogliśmy otworzyć, pamiętasz? No. Czy gra przewidziała, że się daje otworzyć, czy nie przewidziała tego? Wejdziemy, a tam... A tam zero, pusto. Znaczy niby tam były zombiaki, nie? No ale... tak, zombiaki, ale nie przedmioty, tego nie wiesz. No. Dobra, jakby ja już wsiadłem do samochodu, nie? To podjedź pode mnie. Ja jestem przy tych hangarach, bo już te hangary sprawdzam. Czy tam już byłeś? Byłem i to takie mini, to tam tylko bale i drewno. To byłeś, tak? Popatrz, tam masz bale dosłownie. O, panie. Dobra, to lecimy dalej. Żadnych samochodów chyba nie było, prawda? Chyba. Dobra, dalej w dół. To jest Może reaktor. To jest, robisz kółko. A dobra, bo to jest miasto, dobra. Jeszcze przyjechał w drewno, w drzewo, Boże. Ja tego drzewa nie widziałem. Aż mi się serduszko zatrzęsło. Ta postać umrze zaraz na zawał.
Twoja? Nie, A, twoja zaraz moja. przez Tak, to ale moje. w sensie zadrżało pod względem walnięcia. Zaraz jak walnie jakiś samochód rozbity na drodze, to... Na to jestem psychicznie przygotowany. To tylko z dymem pójdzie. Dobra. Chcesz papier toaletowy? Nie, dzięki. Jeszcze mi nie będzie potrzebny. Da się tu wejść, sprawdź tam co ma w schowku, na siedzeniach i tak dalej. To był w sumie kanister na benzynę. Nie ma tu nic, nie ma takiego nic. Kartę kredytową, może V Dolce kupimy. Tu kluczyki do tego samochodu. Są? Są. To można było Dobra. odjechać nim. Wysiadaj. Dobra, wsiadaj. Dziwo, on nawet miał paliwo. Weź podłącz mi ten samochód. O Jezu, on chyba... Ty, czekaj, bo on chyba jest rozjebany całkowicie. Nie, chodzi, dobra. Podłącz jego. Ale czekaj, czekaj. Pał i plusik. Ju? Ja nie mogę go do tego w ogóle podłączyć. Nie wiem, czy ja muszę tu odczepić przyczepę tego samochodu. Ej, ale w sumie mam pomysł, nie? Faktycznie nie da się. Ej, ale mam pomysł. Odczepię mu tą przyczepę, nie? Da się odczepić? Weź stuknij parę razy tym niebieskim. Ty amigo! I możemy tu wziąć właśnie przyczepkę. Ja... Kurwa, stary! Przepa... Ale... Czekaj. Bo jego tutaj nie ma teoretycznie przyczepionego. No bo to się nie da przyczepić. Da się przyczepić. Pamiętasz, co kiedyś chciałem przyczepić tą przyczepę, ale się nie dało? Bo wtedy nie znaliśmy właśnie tej opcji z tą pałką, w sensie, że da się podłączyć przedmioty, no samochody. Par, widzisz, to nie jest w ogóle podłączone. Oczywiście musiałem przyjebać przodem. Widzisz, patrz, nie jest podłączona w ogóle przyczepka. No właśnie, bo ją odczepiłem. A, bo ty ją odczepiłeś. Czekaj, mi zgasło. Dobra, zabrał i... Poczekaj, czekaj, czekaj, mam inny pomysł. Podłącz tą przyczepkę. Musisz podjechać. Kurde, o to chodziło. Czekaj, tak. Coś ty kurwa zrobił? Ja ją podłączyłem. Tylko. Dobra, tak jakby mi znów zgasło. Tylko tak zjedź, żeby ten... No wiem, żeby tą przyczepkę dało się jakoś podpiąć. Dobra, odczepię. Odpinam ją. Już. I w las taki, ja. Nie, przeparkuję po prostu. Dobra. Naściągnę benzynę z tych samochodów. Dobra, to ja jadę podłączyć przyczepę. Tylko tym razem będę miał jeszcze więcej manewrowania się samochodem. Nie przesadzaj. Dolej benzyny. Idę jeszcze z tego spróbuję ściągnąć. Zgaszę w tym chwilowo silnik. O ile się da. Nie da się. Ale mogę dolać benzyny do niego za to. Ciekawe.
No i mamy dostęp do przyczepki. Ona ma aż 100 ładowności, stary. Aż 100? No. Dobra, będziemy tam wszystko wsadzać. No nie, nie wszystko, penisa nie wsadzaj. Nawet kamie tam pomieszczę. O, 100 kilo ładowności ze pewnością. Kurwa, musiałeś tak dojechać. Nie oglądam odcinków. No to i powiem, żeby ten obejrzał. Nawet nie będziesz widział, który to odcinek. W sumie, ja się chwilowo zatrzymałem. Torami, 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 torami. Oj, tutaj teraz będzie, wiesz, jeżdżenie z przyczepką, to już nie będzie takich obsiup. Torami w dół! Aktor! Ile? Chciałem tylko wykręcić. No tak, przez drzewo przejeżdżaj. Brawo, aktor, kurwa, brawo. Jestem kierowcą roku. Kierowcą Ubera. No, jeździsz taksówką, jakby nie patrzeć. Na tym szorcie też był kierowcą Ubera. A to akurat nie wiem, kto jeździł w sumie. Też nie wiem. Trzeba sobie puszkę otworzyć. Jasne, ten będzie sobie jadł, a ja będę próbował się nie rozbić. Ty, wziąłem puszkę? Wziąłem puszkę. Ty wziąłeś puszki? Nie wziąłeś puszek. No bo ja jeszcze jedzenie mam tu napchane tam, że ja to sobie... Widzisz, a ja pierwsze co zrobiłem, to wziąłem puszki i wsadziłem do schowka, nawet nie do EQ, tylko do schowka, żeby się podzielić, a ty? A mnie jeden? Zrobił żarcie i sobie wziął. Nawet jedzenie nie robię, mam groszek, który jak mi wiebie przygnębienie, to raz. Kukurydza chyba nie daje przygnębienia. Nic, co jest w puszkach, nie daje przygnębienia. To jeszcze pragnienie zmniejsza. A wiesz, co ci powiem? Tylko wagę zwiększę. A no faktycznie. Ja już spadam z 88 kilo, więc jest luz. Ja stoję na 90. I w dół. W dół, dobra. Przepraszam, teraz 91. Nic nie jedząc, oddychając powietrzem. Ale to dziwne, powiem ci szczerze, bo ja w sumie jem tak samo jak i ty i mi spada waga, też miałem nadwagę przecież. A ja oddycham powietrzem i mi waga rośnie. Bo to bardzo ciężkie powietrze. Kaloryczne. To jest taka niepewna droga, tak to powiem. Czemu? Bo niby czysta, ale nigdy nie wiesz, gdzie będzie trzeba wcisnąć W. No ale masz szeroką drogę, nie przesadzaj. I bez drzew nawet. O, trzeba zapalić fajka. Skręcamy tam w bok czy w dół? W dół jedź. Chociaż sobie światło zapalę. Nie wiem, chyba światło nie wymieniałem. No ale nie są złe. Na panele słoneczne. Czy no nie, no na akumulator. Znaczy wiem, ale... To była dobra trasa. No wiesz, jakby maska trochę ucierpiała. Jedzie, jedzie. Mu się kurwa droga skończyła. To w lewo tutaj. Się cieszę, że ja zahamowałem dobrze, przynajmniej nie stuknęło z całej siły. O, i tam, w lewo. Bo my byśmy z całej siły, bo my byśmy przez szybę przednią tylko wylecieli. No i potrenowałbyś skoki. O, skręt. No nie powiem. Ciekawa trasa. A szczególnie. Jedziemy w górę, przed chwilą w dół. Szukamy jakiegoś noclegu, aktor.
Ten w lewo. Niepewne skręcanie. Skręt w prawo, ale jest prosto? Nie ma w prosto, dobra. Właśnie ominąłem grupkę Ja zombie. widziałem. To jest chyba dojazd do tego miasta po lewej stronie, wiesz? Jedziemy dalej, czy No jakoś jedź torami? prosto, jedź prosto. Torami nie pojedziesz, bo w sumie jestem śpiący. Musimy znaleźć nocleg. W lewo jest skręt. Zupełnie czarno się zrobiło po bokach. Skręt w prawo. Policja, uważaj. Dobra. Zostaw silnik włączony. Silnik włączony? Dobra. Nic nie widzę. Pierwsze co robią, to wchodzą. Rozkręć walkie-talkie. Standard. Rozkręcamy. Coś ci się chyba zniszczyło, co? No bo rozkręcam przecież wszystko. No właśnie, i teraz kurczę. Zobaczymy, czy da się otworzyć. Pudełko. Trochę amunicji do strzelby. Pudełko takie, amunicji, pudełko takie, amunicji. Ty miałeś otwarte? Ja miałem otwarte. Uuu. Mas do broni. Dziury dwie, to tego nie biorę. Albo mi się już wzrok popsuł, albo tutaj jest mega ciemno. No nie, bo mamy zmęczenie. Dobra, dawaj. Może gdzieś przystajemy i... Powiem tak, wolałbym nie spać w samochodzie. Skręt w prawo. Ja aż tak z ciekawości sprawdzę. Tak, jedziemy do tego miasta. Też mi się tak wydawało. Najgorsze jest to, że nawet żadnego zjazdu nie ma, wiesz, na jakąś wieś czy coś. Zero, pustka. Na miasto i tyle.
Dobra, bo pasmówka się zaczęła, więc już zaraz pewnie jakieś zabudowania będą. O, co? Już ty jedziesz. Jakby pytam, bo nie wiem, jaki mam konkretny cel wyprawy. Cel wyprawy to zwiedzanie. Ludzie ci pomogą. Po lewo masz zjazd do miasta. Dobra, dawaj. Dobra, chodź tu zajdziemy. Dobra, tu jakoś przejeżdżać, czy tu się zatrzymać? Poczekaj, zobacz, jak mapa wygląda. Przejedź tak bokiem. Za dużo zombie, nie damy rady. Dobra, idzie, stoimy. No, a dobra, stań tutaj. Nie włączę silnika. Nic nie widać. Nie, podpaliłem samochód. Masz jak to ugasić? Nie mam. Nie mogę wyjść z samochodu. Uważaj. Zobaczcie, jak to działa, ale... Być powiem, że ja w sumie nic, a to nic nie widzę. No właśnie, ja też nie, i to jest problem. Nawet nie wiem, czy coś rzuciłem, czy nie. Rzuciłem chyba, uważaj, żebyś się nie podpalił. O, to przy okazji masz światło. Dobra, po prostu chroń moich pleców, ja twoich. Tylko... Ten zombie jak przede mnie, uważaj, uciekaj, uciekaj! Trzymaj je jak możesz. Mam koktajl mutowania, mam koktajl, kurwa. Bo może się spadą, ty. Nie walcz z nimi, nie walcz z nimi, nie walcz z nimi, nie walcz z nimi. Może się spadą. Chodź bokiem, 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 bokiem. Gdzie ty jesteś? Czekam samochodem, aktor. A tu jesteś. Dawaj, dawaj, dawaj. Zazłeś? Nie mogę. Gdzie ty jesteś? Tu z boku wsiadłem. Dobra, pierwszy protip. Nie używaj koktajlu Molotowa nigdy po ciemku. Ja serio? Na naszym miejscu gdzieś bym ustał, bo my nic nie widzimy, nic. No, tylko weź to teraz ustań. Jak to trochę się ich zebrało. Bo takiego jeepka bym sobie wziął. Bo właśnie wjechaliśmy do terenów miasta. Wiem. To akurat doskonale wiem. O kurwa. Dobra, może przejadę? Szukam takiego miejsca, żeby było jak najmniej zombiaków i żeby dało się wejść, nie? Będzie trochę z tym ciężko. Co ty je wszystkie ściągać będziesz? Żeby przyszły tutaj, my zrobimy kółko i może jakoś nam się uda podjechać. Wiesz, to się nazywa dywersja. Ale akurat stąd nie usłyszałeś zombiaki. Damy tu radę? W sumie teraz by się latarki przydały. Ja mam. Ja nie zbyt.
Chroń mi dupę. Tu kolejny. Uważaj, tył! Idzie ich tu dużo, aktor. Uciekaj stamtąd. Kurwa, pogryzł! Nie! Nie! I już po mnie. O kurwa, ale mnie pogryzły. No nie, jedno zadrapanie i cztery ugryzienia. Czy pół? Jedno ugryzienie. Nie, więcej, dobra, nieważne. Umieram. Fuck! Nie wiem, czy ja tam wsiądę. Wy też pogryzły, czy nie? Ja próbuję odjechać. No to spróbuj. Staram się jeszcze uratować, ale... Aktor, stój! Biegnę. O, mam bardzo mało życia. Biegnę, 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 biegnę. Nie! Dobra, uciekaj. Do przodu, do przodu, aktor, do przodu, do przodu, do przodu, do przodu, do przodu, nie tu! Jakieś ugryzienie mam, ale... Ja mam masę. Wyjedźmy stąd. Nie wyjadę, umrę. Umarłem. A ja mam ugryzienie. Jebana kurwa noc! Dobra, ale nie wstałem przynajmniej. Dobra, ja się postaram może wrócić jakoś. No, wróć, wróć. W sensie, czekaj, bo niby mam krwawienie, muszę to jakoś zabandażować, chociaż na chwilę. Wyjedź przynajmniej. W sensie, mój los jest i tak nieunikniony, bo to nie jest zadrapanie. Tylko mam ugryzienie. A da się jakoś sprawdzić, kiedy moja postać zrobi... Nie, dopóki ci HP nie spadnie, to nie. W sensie, bo mam ugryzienie, nie? To... Nie wiem, jak to działa. Po prostu będzie coraz bardziej boleć. No, aż do takiego stopnia, że... No. Kurwa, wpadłem w jedną jebaną miejscówkę, gdzie były zombie. I akurat, kurwa, mnie... Jebały. Wiesz, ja tam nic nie widzę w ogóle. Ale masz samochód? Mam, ale mam pomysł, nie? W sumie stoję w takim miejscu, że... Czekaj. Może gdzieś się przespać? Poczekaj chwilę. Porobię postać. Bo stałem w takim miejscu, gdzie nigdzie nie ma zombie, mógłbym się przespać, chociaż tej senności nie miałbym takiej turbo. Dużo tam w tobie rzeczy zostało, turbo? Dużo. Dużo, bardzo dużo. No to będziemy musieli tam wrócić. Już mnie całkowicie zżarły. Tylko będzie ciężko. Taki stolarz, złota rączka. Tylko tyle moich poziomów siekiery pójdzie. Wierz mi, że i u mnie to poszło. Elektryka cała. Mechanika. Kurwa, nie mogę. Straciłem postać 4 poziomy mechaniki. Stracę postać siekiery 5 poziomów. No nie wiem, którą postać teraz wziąć. Chyba też wezmę strażaka. Dobra, możesz, bo teraz mi postać robić. Już. Czekaj. No bo dobra, dalej stolarz. Graj. No.
W sumie, ej, wierzę ci, póki postać nie za tego nie zatwierdzi, to ja mogę normalnie spać. Śpisz dalej? W sensie, jak spałeś, jak nie stworzyłeś postaci, to mogłem spać, nie? A, ale teraz już jesteś normalnie, tak? W sensie już nie śpisz. No. W sensie, teraz mam tylko zmęczenie. Dobra, wracaj do bazy. Dobra, może chociaż w dzień mi tak nie. Ale cóż, mój los nie jest już przesądzony. No mój już jest dawno. Mój dawna, mój już nadchodzi. Będę mógł ci jeszcze pomóc tam podjechać, o ile mi na to zdrowie pozwoli. Ale lipa. Ty zostałeś zagryziony chyba. Ja zostałem ugryziony raz, bo po ciebie podjechałem. No to jak mogłeś zostać ugryziony, jak podjechałeś? Właśnie nie wiem, jakby zostałem ugryziony. W sensie ktoś podszedł do mojej szyby i tak. No ale szybę miałeś zamkniętą. No tak. Tylko nie wiem, jakie właśnie I to hita nie mów. dostałem. To ja nie wiem, jakie hita dostałem, ale dostałem ugryzienie w tego. Jakby stałem przy szybie i dostałem ugryzienie, nie? Tyle poziomu się poszło jebać. Mówisz serio, obydwoje nad tym teraz pocierpimy. Moja postać pójdzie, twoja postać już poszła. Tyle, że moje itemy jeszcze wrócą. No właśnie, a moje już nie. Znaczy, jeżeli się postaramy, to może twoje wrócą. Zależy, czy nam się uda taką hordę tam wybić. Myślę, że się da. W sensie nawet nie trzeba je wybijać, tylko po prostu dywersja. Tyle, że u mnie z dywersją, to. Różnie. Znaczy, ja to jestem profesjonalista w ściąganiu zombiaków. Czy wiesz, ja wezmę tylko zwłoki i pakuję się do samochodu, tak jak nam poradzili w komentarzach. Więc to akurat mały problem. Komentarzach pod najnowszym No odcinkiem. nie, pewnie tam z 10 odcinków temu, ale. Ale jestem zły. Ale jestem zły. Tyle perków poszło się jebać. U mnie się pójdzie dopiero. Bo nie mogłem dostać zadrapania, dostałem ugryzienie. Ty, no ja dostałem 4 zadrapania i 2 ugryzienia, więc i tak nie było źle. Ale szczerze nie wiem, długo mnie to ugryzienie będzie trzymało. Nie, ty się możesz normalnie leczyć. Tylko będziesz miał co chwilę ból i tak dalej, ale to jest męczące. A w sensie moja postać nie musi. Nie, twoja postać nie umrze, bo nie ma zombifikacji włączonej. Tylko chodzi o to, że to ci się nigdy nie wygoi. No. I będę miał co chwilę jakiś ból i tak dalej. Cały czas będziesz musiał bandaże zmieniać i tak dalej. To w sumie nie jest aż taka tragedia, jak mam Jest jechać. tragedia, wierz mi. Tobie się wydaje, że to nie jest tragedia, ale to jest tragedia. Po czasie może. W sensie muszę sam zobaczyć, nie? No, możesz spróbować, ale. Szkoda mi trochę tych perków. Jemu kurwa szkoda. 5 perków siekiery. Dwa mechaniki, elektryka zaraz wbita. Ja próbuję łowić ryby. Odzyskiwanie itemów, część pierwsza. Ja się muszę chwilę wychillować. I złapać oddech. Znając Zapomnieć. życie, zaraz mnie kurwa i tak coś ugryzie. I cyk ugryzienie.
W sumie to łowienie, to tylko sobie stoisz i on sobie łowi. Jak na razie jeszcze ani jednej ryby nie złapałem. Nie wiem, szczerze, jak to, co teraz robimy w sumie. Daleko jesteś od domu? Trochę będę jechał. Wow, złapałem średniego leszcza 20 cm. Więc no. Przykre to było, kurwa przykre. Bo chciał po prostu poeksplorować, skończył w tłumie zombiaków. Ale gdyby nie to, że było ciemno, to by się to nie wydarzyło. No tak, bo nie widzieliśmy nic. No ale cóż, porzucałem sobie koktajlem Mołotowa. Średni sum 34 cm. Ej, ale przynajmniej waga już mnie rośnie. Ze stresu. Mały leszcz, 15 cm. Ale ryb naniosę. Ej, to mi się powinno zmieniać od razu w brudny bandaż. No dlatego ci to mówiłem, trzeba to chwilę zmieniać. Bo ja dosłownie w tym samym momencie, kiedy założyłem czysty bandaż, pojawił mi się brudny bandaż. To jednak samobójstwo. Nie, przetrzyma. Ciekawe, gdzie to będziesz te bandaże kurwa mył, bo na pewno nie w naszej wodzie. A to musi być czysta woda. A kto powiedział, że to bandaże będą? No to chyba z każdego zombiaka będziesz kurwa te szmaty zdzierał i rwał na części. No, taki jest plan. Jakby jak się tego nie da wyleczyć, to po co bandaż? No. W sumie jest jakieś wytłumaczenie. Teraz tylko się nie rozbić. Nie mam przynęty. Trzy ryby złapałem. Cztery ryby. Nie dostać ugryzienia przez rozbicie się autem. Bo auto mnie ugryzie za to, że je rozbiłem. A to by było możliwe.